mi się ta szkoła po remoncie. A tobie, Wenus? 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 O fuj, kupa! Klaudia, Klaudia! Wenus nigdzie nie ma! Ale jak to nie ma? No, wszędzie patrzyłam! Patrzyłaś w bibliotece? Nie. A w pokoju muzycznym? Nie. A w szatni? Nie, ale to nie zmienia faktu, że jej nigdzie nie ma. Może została porwana? O nie! Już została porwana! Skelita, uspokój się! To strasznie bolało. Rozpoczynamy poszukiwania. W którym miejscu masz zamiar niby zacząć? W śmietniku! Ale wiesz, że to nielogiczne. Wiem! Zaginęła moja najlepsza przyjaciółka oprócz operetty Rebeki i Abi. A tak w ogóle, to gdzie Abi? Abi i Wenus zostały porwane! O nie! Zacznijmy poszukiwania może w pokoju muzycznym. Tam zawsze każdy jest. Może tamtym razem będzie Wenus i Abi i okaże się, że wcale nikogo nikt nie porwał. Ja tam pójdę! Jeśli nie wrócę, to okaże się, że mnie też porwali! Lidu, nie idź, nie opuszczaj nas! Nigdy nie chcę, żebyś była porwana! Jeszcze ciebie porwam i zostaniemy same we trójkę! We trójkę! Ale muszę się poświęcić, Rebeko kochana! Teraz mnie puść, a ja tam pójdę! Dobra, jak sobie chcesz. Wenus! Co ty wyprawiasz do kociej mordy? Co ty wyprawiasz w ogóle? Ja nie wiem! A tak w ogóle, jak ty śmiałaś, nie skończyłam obrazu? Bo Wenus! A potem Abi! One porwane zostały! Przecież Wenus jest Abina. No wiem, że są porwane, więc muszę ich szukać! Ale... Tam ich nie ma! A więc przemierzymy się w odległą galaktykę do biblioteki. Tym razem ja tam pójdę. I jeszcze ciebie porwą! Muszę się poświęcić. Skelito, Skelito. Już trzeba kupić znicz. Wenus, wyłaź stąd! Ale tu nie ma Wenus. To gdzie jest? Nie wiem. Podobno została porwana. O nie. Muszę wam pomóc w poszukiwaniach. No to chodźmy szybko. Rebeka też zostanie porwana. Nie przeżyje tego. Ja wam pomogę w poszukiwaniach. Naprawdę? Tak. O! W końcu Wenus to moja dziewczyna. Tam też jej nie było. Pozostało nam jedno, jedyne miejsce. Najokropniejsze w całej szkole. Szatnia! A tam znowu pójdę! Nie! Chyba jest nieprzytomna, więc ja tam pójdę. Tu jej nie ma. Tu też jej nie ma. A więc gdzie ona jest? Pewnie została porwana. I to nie na terenie szkoły! A, moja głowa! Dobra, teraz muszę iść do szatni! Chyba mi się obwody przegrzały. Byłem tam, nie ma jej. Wiecie, co to oznacza? Teraz serio, serio została porwana. Wcale nie. Ona została zabita. Ale
Dawida. Jest przecież długa przerwa. Może one po prostu poszły na zakupy. Wiecie, jakie są laski. Ale one nie chodzą nigdy na zakupy. Chwila, jeszcze musimy znaleźć Abi. Jeszcze nie byłyśmy na podwórku szkolnym. To chodźmy tam. Ja tam pójdę sama. O! Nie, nie, nie. Pójdziemy tam wszyscy. Tam jest niebezpiecznie na jedną osobę. Rację masz. Przybyłyśmy z misji, by was uratować. I widocznie się udało. Co wy taką paranoję robicie? My przecież tylko na herbatkę z jaka poszłyśmy. Tylko? Tak, tylko. Rebeka, coś ty wymyśliła! No ej, przestańcie. Czuję się teraz przez was bardzo prześladowana. A potem poszliśmy cię szukać i wtedy byłaś i na tym się skończyło. Miałam to tylko obwody Rebeki się przegrzały, nic podobnego. No w sumie racja. A zresztą ja wiedziałam, że Wenus i Abi są na herbatce. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo nie dałaś mi wtedy powiedzieć. Nie powiedziałaś mi!